Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Pilates. Jestem właśnie po porannym spacerze i zachęcam Was także do zrobienia tego samego, a następnie wykonania ćwiczeń Pilates. Zaczynamy. Nogi na szerokość bioder, stopy równolegle, lekko ugięte kolana, plecy wyprostowane. Patrz przed siebie. Wdech, z wydechem pochyl miednicę do tyłu. Z wdechem wróć do pozycji neutralnej. Z wydechem do przodu. Z wdechem wróć do pozycji neutralnej. Z wydechem do tyłu. Z wdechem wróć. Z wydechem do przodu. W granicy komfortu. Wdech, powrót. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Zatrzymaj. Ręce do boku, wdech, z wydechem, miednica w tyło, pochylenie, ręce w przód, z wdechem wróć do pozycji neutralnej, z wydechem, odwrotnie i wdech, powrót. Wydech, wdech, wdech, wdech. Zatrzymaj ręce wzdłuż ciała, rolowanie, wdech, z wydechem zacznij od głowy, powoli kręg po kręgu, rolujemy w dół, rozluźniamy ciało, wdech, z wydechem kręg po kręgu w górę, na koniec głowa, wdech, z wydechem głowa i kręg po kręgu, rolujemy w dół, rozluźniamy, wdech, z wydechem, kręg po kręgu w górę, na koniec głowa. Rozluźnij. Kolejne ćwiczenie twist, ręce do boku. Wdech, z wydechem twist, ciut pogłębiamy. Miednica nie idzie za tym ruchem. Wdech. Opuść, rozluźnij szeroko nogi. Ręce do boku, wystaw piętkę. Wdech, z wydechem ręka do ręki. Z wdechem opuść i druga strona. I wdech. Rozciągamy. Rozluźnij. Jeszcze szerzej nogi, jedna ręka ugięta, noga ugięta, ręka na kolanie, druga do pionu i wdech przenieś, przytrzymaj. Powoli wyprostuj, druga strona. I powoli wyprostuj. Nogi na szerokość bioder. Wysuń prawą nogę. Przyklej pięty do maty, stopy równolegle. Ciało w jednej linii. Pochol w przód, nie odrywając pięty. Ręce wzdłuż ciała. Praca w stawie skokowym tylnej nogi. Z wdechem na palce, z wydechem. Opuść piętę. Wdech i wydech. Wdech, wydech. Zatrzymaj, nie zaokrąglając pleców, pochyl w przód. Rozciąga nam się łydka. Dostaw nogę do nogi, wysuń lewą nogę. Stopy równolegle, pięta na macie, ciało w jednej linii, pochyl, nie odrywając pięty, ręce wzdłuż ciała. Z wdechem na palce, tylna stopa i wydech pięta. Wdech i wydech. Wdech, wydech, tylko w stawie skokowym. Ciało podąża tak jakby za tym ruchem minimalnie. Wdech i wydech.
zatrzymaj, nie zaokrąglając pleców, pochyl w przód. Dostaw nogę do nogi, rozluźnij. Nogi na szerokość bioder, zrób półprzysiad, wysuń przed prawą nogę, ciężar na lewej, zadzieramy, obciągamy palce, praca w stawie skokowym. Uważaj, nie zaokrąglaj pleców. Podeprzyj napięcie i rotacja w stawie biodrowym. Zatrzymaj, pochyl troszkę w przód, nie zaokrąglając pleców. Zjedź po nodze w dół, zaokrąglając, trzymaj. Dostaw nogę do nogi, powolutku, kręg po kręgu wyprostuj, zrób półprzysiad, kolana w linii kostek, wysuń przed lewą nogę, oj, jeszcze raz, dobrze, jeszcze raz, zrób półprzysiad, wysuń przed lewą nogę, wdech, z wydechem, wydech, wdech, plecy nie zaokrąglają się. W neutralnym ustawieniu, odcinek lędźwiowy, uwaga, i na boki. Zatrzymaj, pochyl troszkę w przód, przytrzymaj, nie zaokrąglając pleców. Zjedź po nodze w dół, przytrzymaj. Dostaw nogę do nogi, powolutku, kręg po kręgu, wyprostuj, poprzysiadę, wdech, z wydechem, wychylając miednicę do tyłu, jednocześnie uginamy kolana, pochylamy się w przód, czyli wychylając miednicę do tyłu, uginamy kolana, pochylamy się w przód, plecy zostają cały czas w swoim neutralnym ustawieniu. Neutralne ustawienie gwarantuje, że mięśnie głębokie zawsze będą działały. Wydech. Dobrze, zatrzymaj. Weźmiemy gumę. Zakładamy za stopę. Krzyżujemy gumę, zakręcamy końcówki na dłoniach, dłonie rozluźnione, dzięki temu wdech, z wydechem, bokiem w górę, z wdechem, rozluźnij, wydech i wdech. Pokażę przodem, wydech, wdech. Tyle, ile możesz, ramiona nie idą do góry, do uszu, długa szyja, plecy wyprostowane. I uśmiech na ustach. I do przodu. Odkładamy gumę, nogi na szerokość bioder. Wysuń do tyłu prawą nogę. Przyjmij pozycję, kolano tylnej nogi ma być ugięte, pięta w górze, masz się czuć stabilnie. Ręce na miednicy, wdech, z wydechem zjedź pionowo w dół, kolano przedniej nogi nie może wyjść z linii kostki, z wdechem do góry, wydech, wdech. Dostaw nogę do nogi, wysuń do tyłu lewą nogę, tak samo przyjmij pozycję, wdech, z wydechem zjedź pionowo w dół i wdech do góry, wydech, wdech. Dostaw nogę do nogi, będziemy robić wykroki, wdech, z wydechem sunąc stopą po macie, wysuń nogę. Zrób półprzysiad i z wdechem wróć. Ta sama noga.
można spokojnie sunąć stopą po macie, żeby złapać równowagę. Druga noga. Rozluźnij i stajemy z tyłu maty, tak samo do przodu. Uważaj, żeby kolano nie wyszło przednie z linii kostki. Wdech, z wydechem od razu przenieś na tylną nogę ciężar i z wdechem wróć. Wydech i wdech. To jest już trudniejszy ruch. Wdech, wdech. Druga noga. Najlepiej ćwiczy się w plenerze, na słońcu. Łapiemy witaminę D, której po prostu nam później będzie brakowało. Koniecznie wychodź jak najwięcej na słońce, jak najwięcej. Jeśli chcesz mieć zdrowe kości, stawy i ogólnie dużą odporność i dobre samopoczucie. Dobrze. Łączymy pracę przód-tył. Troszkę odsunęli, żeby mieć więcej miejsca. Dobrze, wdech, z wydechem do przodu. Uwaga, do góry kolano i do tyłu. Do góry, do przodu. Do góry, do tyłu. Ogromne skupienie. Rozluźnij, druga strona. Udało się? Wdech, z wydechem do przodu. Wdech, z wydechem do tyłu. Wdech, z wydechem przód, wdech. Stoję w jakimś doku. Wdech, z wydechem, wdech. To znaczy, że moje mięśnie głębokie działają lepiej niż na płaskim podłożu. Dostaw nogę do nogi, rozluźnij. Tak samo polecam zawsze spacery, oczywiście po trawie, po piachu, żeby dobrze działały nasze mięśnie głębokie. Dobrze. Nogi na szerokość bioder, najtrudniejsze. Wysuń prawą nogę. Prosta stopa obciągnięta, miednica zwrócona do przodu, ręce przy uszach. Będziemy unosić tylną nogę, jednocześnie tyle samo, pochylając tułów. Miednica nie może nam odchylać się. Wdech. Z wydechem i prostujemy troszkę dolną nogę. I wdech. I wdech. Rozluźnij. Druga strona. Wysuń lewą nogę, prosta stopa obciągnięta, ręce przy uszach, wdech, z wydechem ciągniemy dolną nogę jednocześnie, pochylając tyle samo tułów, dla równowagi. Trudne. Rozluźniamy, fantastycznie, rozluźnij ramiona, weź ring, jeszcze jedno ćwiczenie na ręce, bo tego zawsze troszkę mało, łokcie szeroko, wdech, z wydechem ściskamy i z wdechem rozluźniamy, wydech i wdech. Korzystajmy, upały minęły. Także korzystajmy, wychodźmy jak najwięcej na dwór, na rower, na chodzenie. Jeśli bolą Cię plecy, to oczywiście chodzić. Codziennie zwiększaj dystans. Nie musisz od razu zrobić 3 km oczywiście. I troszeczkę niżej, ale łokcie jeszcze też szeroko.
I blisko ciała. Mamy coraz słabsze te ręce, polecam. Takie proste ćwiczenia, naprawdę warto. Rozluźnij. Spleć z tyłu dłonie, unieś do góry, przytrzymaj. Rozluźnij, rozluźnij ramiona, prawe ramię opuść nieco niżej, głowa na przeciwną stronę, troszeczkę w przód. Tutaj gromadzi się bardzo dużo napięć. Rozciągaj te mięśnie regularnie, żeby nie tworzyły się takie przykurcze, które trwają potem latami. Łagodnie wyprostuj, opuść lewe ramię nieco niżej, głowa na przeciwną stronę, troszkę w przód, przytrzymaj. I powoli wyprostuj, weź głęboki wdech i wydech, rozluźnij, wdech. Życzę Wam wspaniałego, miłego dnia, do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.